Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest American Lowrider. Skojarzycie studio Red Dot Games? Tworzyło właśnie Car Mechanica 2014 i ta gra jest również o motoryzacyjnym szaleństwie. Zapraszam Was do oglądania, będzie ciekawie. No i jesteśmy sobie w grze, wita nas tutaj taki piękny pick-up. Oczywiście możemy sobie fabryczny samochód zmodyfikować do takiego poziomu. Pokażę Wam, o co w niej chodzi. Znaczy, możemy sobie robić takie wyścigi, jakie Wam w tym momencie pokażę. Czyli takie pojedynki lowriderów, tak? Tutaj mamy taki szybki wyścig, po prostu sobie przejedziemy kawałek i zobaczycie, jak to wygląda. Teraz mam skrzynię automatyczną. Zobaczcie na to. Oczywiście ten samochód, który ja tutaj mam, jest mocno podrasowany i on jest po prostu koksem, ale zaczynamy od po prostu słabiaków, które musimy sobie dopiero ulepszyć i próbować nimi wygrywać kolejne wyścigi, kolejne zawody, bo też są, no przecież lowridery to nie tylko wyścigi, to także jakieś tam pokazy hydrauliczne i tak dalej. To wszystko możemy tutaj oczywiście zrobić. Tuningowanie wizualne to jest po prostu bajka. Mimo że graficznie gra jakaś nie jest, nie wiem, specjalnie rozbudowana, jakaś taka pociągająca, to naprawdę można się tu świetnie bawić. Zaraz to wam wszystko pokażę, moi drodzy, bo tunik jest po prostu świetny. Chodźmy sobie do menu głównego i już wam pokazuję. Tworzymy sobie nowy profil Lucek i wybieramy samochód. Zaczynamy oczywiście od... Aha, mamy tak. Wiadomość od ziomka, słuchajcie, do naszego iPhone'a. Witaj w garażu, będziesz tu zapewne spędzał masę czasu. Możesz wykonać tu modyfikacje mechaniczne, malowanie, zmieniać opony i felgi, a nawet sprawdzić swoje auto na hamowni. Tego nie wiedziałem. W tej chwili nie posiadasz żadnego auta. Zamknij menu telefonu, kliknij w ikonę komisu i zakup nowy samochód, na który cię stać. Po zakupie auta pojawią się kolejne opcje: jazda, próbna, modyfikacje, podgląd mapy miasta. Powodzenia. I idziemy sobie do komisu i wybierzemy naszą pierwszą brykę. I tak to tutaj wygląda. Na początku, właściwie powiem wam tak, samochody, które się tutaj pojawiają, te początkowe, są przeważnie takie same. Natomiast ten tutaj, kozak, jest przeważnie losowy. Więc ja sobie wybiorę coś może taniego, co? Okej, tego nie, tego nie. A, weźmy sobie tego dziada, co wy na to? Albo tego może? A, tego sobie wezmę. O, ten jest za, proszę was, ten wygląda ciekawie, ale jest koszy 13 tysięcy dolarów, a ja mam 14, więc mi nie zostanie nic na tunik właściwie, co nie? Weźmy sobie, kupmy tego i go sobie zajebiście przerobimy, bo naprawdę, możliwości tuningu są tutaj świetne. Zakupiłeś auto, może nie jest to potwór, ale na początek musi wystarczyć. Zajrzyj na mapę zawodów i sprawdź się z kilkoma uczestnikami. Pamiętaj, aby wpadać tu co jakiś czas i ulepszać bryty. Nie wydawaj też wszystkich pieniędzy na modyfikacje, bo nic nie zostanie ci na zakłady. Tak, aby uczestniczyć w wyścigach, musimy się z kimś założyć o to, że wygramy. I teraz tak, najfajniejsza część tej gry, czyli modyfikowanie pojazdu, to jest coś świetnego. Możemy zmienić kolor lakieru, oczywiście, możemy zmienić połysk lakieru. Zobaczcie, z jakiego poziomu można tutaj zmienić połysk. Możemy sobie zrobić totalnie złoty wóz. A to jest trochę przesada moim zdaniem. O, widzę, że ten typ... znaczy to możemy sobie kupić za darmo jakby. Znaczy kupić za darmo. Pomalować za darmo. A dajmy sobie taki zielony. Kupię, bo nie chcę wszystkiego... Aj, nie to. Ej, powrót. Kontynuuj, tylko jeszcze z tym sterowaniem jest tutaj problem. Ok, mamy teraz zielony samochód o nazwie coś. Felgi, możemy sobie zmieniać felgi, możemy sobie modyfikować te felgi, możemy sobie założyć jakieś wielkie rozmiary, zobaczcie. Oczywiście musimy samochód trochę zmodyfikować, żeby włożyć taką felgę. Więc ja na razie nie będę się z tym tutaj bawił. Nie będę kupował żadnych felg. Jak to się anuluje zakupy? Kurde, nie o to mi chodziło.
Nie chcę kupować żadnych felg, chcę zmodyfikować mu osiągi, bo one są tutaj też bardzo ważne. Rozrząd, zmiana silnika, szyby, jakieś tam specjalne rzeczy. Zobaczcie, chromuj nadwozie, porzuć nadwozie, lakier matowy. Zobaczcie, jest tutaj sporo naprawdę opcji, one oczywiście wszystko kosztują i żeby na nie wszystkie mieć kasę, no musimy niestety brać udział w wyścigach i w zakładach. Przyciemniane szyby możemy sobie zrobić. Możemy sprawić, żeby szyby wyglądały jak lustra, możemy zmienić sobie silnik. Oczywiście na to wszystko nie mam kasy jeszcze, ale spokojnie, na to wszystko sobie zarobimy. Układ paliwowy, zobaczcie ile jest tutaj tych opcji. Układ wydechowy, jakiś sportowy, ja nie będę się w to teraz bawił, bo to nie mam na to kasy. To widzicie, sporo tutaj kosztuje. Mamy tutaj dyferencjał, nim będziemy sobie operować tutaj na początku. I warto nim się tu pobawić, z tego względu, że no on nic nie kosztuje, zmiana jego nic nie kosztuje nas, a osiągi, przynajmniej przyspieszenie, może być tutaj dużo, dużo lepsze niż w przypadku fabrycznego dyferencjału 2.29. Nie mam pojęcia co to nawet znaczy, ale widzę tutaj prędkości maksymalne, jakie osiągamy na konkretnych biegach. Więc to jest dobra rzecz, jeśli samochód lepiej przyspiesza, tak, ogólnie rzecz biorąc. Tutaj mieliśmy 2.29, dajmy sobie trochę lepsze przyspieszenie i do 140 km na godzinę, żeby nam ten samochodzik leciał. Zawieszenie możemy sobie dać fabryczne, możemy dać minus 1 cm, minus 2 cm, zobaczcie. Do minus 16 cm możemy wóz obniżyć, to kosztuje 5000 dolarów. Ale my się na razie nie będziemy w to bawić. To jakby zostawimy sobie na później. Teraz czas na jakiś pojedynek, co? Coś tu sobie zmieniałem, zapiszmy to. Modyfikacje, moje auta, mapa zawodów. I mapa zawodów wygląda tak. Teraz chodźmy sobie tutaj. I to jest wyścig drag, nic innego jak drag. Tutaj mamy sal, na którym, stadion, na którym odbywają się zawody lowrider w kategoriach dance, hop i freestyle. W dzisiejszym dniu odbywa się konkurs. Ja niestety nie mam zestawu hydrauliki, dlatego nie mogę w nim uczestniczyć. Jest tutaj kilka wyścigów, niewiele, ale zawsze coś. Długa miejska prosta, zacznijmy od tego. Jak już mówiłem, mój samochód nie jest koksem, ale myślę, że jakoś damy sobie tutaj radę. Zmieniłem dyferencjał tak, aby mój wóz przyspieszał nieco lepiej. O, mam 7000, myślałem, że mam 750 tylko dolarów, a mam 7000, dobra. I tak, możemy sobie tutaj wybierać spośród tych na rankingu gości. Ja mam 77 miejsce, weźmy sobie gościa z 76 miejsca i spróbujemy go sobie po prostu pokonać. Okej, już sobie tutaj podjechał. Wyścig, dajmy stawkę 400 dolarów, bo na początku nie możemy więcej. I tak mam tej kasy dosyć sporo, 400 metrów drag mamy do przejechania. I tutaj się nie robi nic innego poza wciskaniem gazu do końca. Później po zmianie na przykład skrzyni biegów na manualną będzie trzeba też operować biegami. Teraz mamy automat. Oj, może być ciężko. Możemy sobie tu zmienić kamerę na taką. Taką. Czy taką. Przy tej kamerze możemy sobie także patrzeć na boki. Nie wiem, czy ten koleś mnie dogania. Niestety nie wiem, jak się tutaj patrzy do tyłu. W każdym razie wygrałem. 400 dolarów plus 10 respektu. Możemy sobie powrócić do miejsca i zdobyć kolejne 400 dolarów, jeśli uda mi się wygrać z następnym przeciwnikiem, bo ten poprzedni już się niestety nie będzie chciał z nami ścigać. Natomiast ten, zobaczymy. Wozik, który posiadam, no może nie jest jakiś tam szczególny z wyglądu, ale wozy, które można tutaj odblokować, są naprawdę świetne. Niektóre można tak fajnie przerobić. Okej, 400 dolarów znowu. Tym razem znowu 400 metrów do przejechania. Myślę, że zawody lowrider, te tam gdzie się tak skacze i tak dalej, to będą najciekawsze. Ja wam to być może pokażę, jeśli będziecie mieli ochotę zobaczyć. Natomiast cała ta gra prezentuje się naprawdę fajnie. Jest to coś innego, coś taka odskocznia od typowych wyścigów, gdzie możemy sobie na spokojnie potuningować, pobawić się tymi brykami i tak dalej. Mnie to satysfakcjonuje, fajnie to wszystko wygląda.
I zdaje się, że znowu dojadę sobie na pierwsze miejsce. Świetnie. No dobra, ja myślałem, że mam tylko 700 dolarów, a mam aż 7000, więc warto sobie zamontować może coś lepszego. Zmiana silnika. Jakiś 3-litrowy mogę sobie tutaj wrzucić, ale ja już go mam. Może skrzynia biegów? Ręczna, 3-biegowa ręczna. 4000 kosztuje. Czy my będziemy wtedy lepiej jeździć? Nie wiem, coś mi się nie wydaje. 4000 to jest dużo kasy. Ja mam 8000 co prawda, więc dobra, zobaczmy sobie to. Układ dodatkowy, rozrząd, zmiana silnika. A dajmy tutaj 4,3 litra. A nie mogę, bo to jest 7000 dolarów. No dobra, to weźmy, zmieńmy na razie silnik, modyfikację, a później może zajmiemy się tą skrzynią biegów. Zobaczymy, co nam to właściwie da. Hops. Mapa zawodów, weźmy sobie drag znowu i zobaczmy, czy ten samochód będzie szybciej jeździł. Czy będzie to odczuwalne? Ja wam powiem, czy to będzie odczuwalne. Bo wy tego odczuć jakby nie będziecie mogli, nie? No, teraz przyjechał sobie taki losowy przeciwnik, ale ja powiedziałem, nie, koleś, ja sobie chcę pojechać z gościem, z którym mam jakiekolwiek szanse. Bo z tobą bym na pewno przegrał. I pokonujemy w ten sposób wszystkich tutaj po kolei. Więcej nie mogę mu zaproponować. Haha, już przegrałeś. Zobaczymy, co masz w zanaczu, jakie masz asy w rękawie. Myślę, że nitra mi tutaj nie włączy, co? Nie no, ale chyba nitra nawet tutaj nie ma. Jestem podekscytowany tą grą, jest naprawdę ciekawa. I startujemy. I zdaje się, że wybór tej bryki to nie był naprawdę zły pomysł. Tym bardziej, że włożenie silnika do niej to jest naprawdę fajna sprawa. Wzrost mocy jest odczuwalny. Jeszcze mógłbym sobie teraz zmienić dyferencjał tak, aby osiągnąć wyższe prędkości, bo zaraz będę miał Vmax i gościu, który jedzie za mną, mógłby mnie dogonić, ale... O, tak się patrzy do tyłu. A, okej, chyba mnie nie dogoni w tym roku. Fajnie to wygląda. Tak dosyć undergroundowo, co nie? No dobra, to sobie... No i tak sobie w sumie zarabiamy tą gotówkę. Dobrze ci idzie, na mapie dostępna jest nowa lokacja. To pokręcona droga przez centrum miasta, dopasuj zawieszenie, kup lepsze opony i pokaż im, kto jest mistrzem. Okej, wiecie co? Warto kupić właśnie sobie nowe opony. Co my tu możemy... Aha, możemy sobie nasz samochodzik tutaj oglądać ze wszystkich stron. Właśnie, tego wam nie pokazywałem. No jeszcze nie ma na co patrzeć, dopiero zaczynam moją przygodę w tej grze. I wiecie co, może załóżmy sobie jakieś lepsze tutaj oponki. Mieszanka seryjna, uliczna, sportowa, wyścigowa. Kosztuje to 2000 wyścigowa. Uuu, 7000, dobra. Musimy sobie tutaj też modyfikować to wszystko. Profil, weźmy sobie może jakiś mały profil. Aż taki, zobaczcie jak to wygląda. Naprawdę, zakres tuningu w tej grze jest spory, jest naprawdę ciekawe. Szerokość, możemy sobie opon zmienić, ale to będzie za dużo nas kosztować. Kup. I zobaczcie jak ja mam teraz małe koła. Cholera, ale muszę sobie kupić inne felgi. Weźmy sobie tylko rozmiar zwiększył. Okej, okay. Można zwiększyć do za 1000 USD, ale ja nie będę miał chyba kasy na zakłady, więc dajmy sobie na razie takie kółka i chodźmy sobie na zawody. Mi się odblokowały jakieś nowe. Ta mi się teraz odblokowała. O, ciekawe co to jest. Pełna ostrych zakrętów, dostępne wyścigi, krótki wyścig, dwa warianty, zresztą bla bla bla. Dobra, pojedźmy sobie najpierw to, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. Znaczy, nie widzieliście, a chcę wam to pokazać. Mam 400 dolarów, akurat tyle, ile potrzebne mi jest na zakłady. Wybierzmy sobie przeciwnika, 66 poziom, ktoś tam sobie pojechał dalej. Szkoda, że w tym jakby trybie nie mogę sobie oglądać mojego samochodu dookoła, prawda? Ale zobaczcie jak tu fajnie wygląda ta otoczka. Gdzieś tam jest to miasto, tutaj podjeżdża gościu, co nie? I możemy go wyzwać na pojedynek. Mam tylko 400 dolarów. Czy mi się uda wygrać? Nie wiem. Mam tutaj ulepszony silnik, mam także teraz lepszą mieszankę opon.
mieszankę opon. No mieszankę gumy w oponach, tak? Więc powinienem się dobrze trzymać drogi i przyspieszać. Ale jak będzie, to zobaczymy. No na razie jest ok, ale uuu, fucking shit! Goście złapał przyczepność i zobaczcie, co się dzieje. W ogóle w tych wyścigach jest tak, że nie możemy przeciwnika stuknąć. To jest niedopuszczalne. O, bo właśnie pojawia nam się taka nieszczęsna ikonka, którą widzicie teraz u góry ekranu. I to sprawia, że jeśli takie trzy ikonki uzbieramy, to będzie oznaczało nasz koniec. I teraz jest problem, bo mam za mało mocy. Jak widzicie, ten pick-up naprawdę jest szybki i ja nie wiem, czy go dogonię. Musiałbym tutaj dobrać sobie inny dyferencjał, żeby po prostu osiągać wyższe prędkości. Tutaj niestety chyba przyspieszenie nie jest aż takie ważne jak prędkość maksymalna i warto by było tutaj sobie ten dyferencjał zmienić, tym bardziej, że można go zmienić za darmo. Niestety jadę za moje ostatnie $400, a to oznacza, że to nie będzie koniec gry, ale nie będę miał już kasy. Po prostu dostanę telefon od... a zresztą zaraz chyba zobaczycie, bo to będzie koniec wyścigu za niedługo. Kurczę, zobaczcie jak ciężko, była jedna kraksa i nie zdołałem gościa wyprzedzić właściwie, tak? A to jest następny poziom, ja powinienem sobie z nim tutaj dać radę, a zobaczcie, że no zgubił mnie tutaj, totalnie gdzieś zostawił z tyłu. I to już chyba będzie ostatni zakręt. No ale powiem wam, że jak już ulepszymy te samochody, one będą koksić, w ogóle jak się kupi jakiś nowy, to wtedy będzie masakra, będzie się tak szybko jeździło. No niestety przegrałem i zobaczcie jak wyglądają te kółka śmiesznie. Powrót do garażu. Słyszałem, że wytankowałeś kasę do zera, następnym razem lepiej planuj swoje finanse. Przesyłam ci $250 na przeżycie. No i tak tutaj właściwie rozgrywka się toczy. Możemy sobie, o, nawet przybliżyć, zobaczcie. Tak tutaj rozgrywka się toczy, nie możemy skończyć jakby z pustym portfelem, no bo jakbyśmy nie mieli nic, to przecież byśmy nie mogli grać dalej, bo trzeba prowadzić zakłady, trzeba modyfikować swój samochód i tak dalej. Więc tak to tutaj wygląda. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że zainteresowałem was tą grą. Ona nie jest droga, kosztuje tam, nie wiem, kilkanaście złotych, a można się naprawdę długo, długo pobawić. Polecam szczególnie dla fanatyków tuningowania i fanatyków, fanów motoryzacji, szczególnie amerykańskiej. Trzymajcie się, na razie, hej!